Była to już kolejna impreza zorganizowana przez Sołtysa, Radę Sołecką, przy współudziale Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na niedawno zmodernizowanej świetlicy wiejskiej. Odbywają się od pewnego czasu tutaj warsztaty kulinarne dla dzieci. Wykorzystujemy to, że właśnie są ferie i dzieci są w domach. Mogą przyjść na świetlicę i podczas tych warsztatów nauczyć się na przykład robić pizzę od A do Z, uczestniczyć w tych wszystkich czynnościach, które składają się na pizzę. Mogą również uczestniczyć w żonglerce pizzą oraz w innych rzeczach takich domowych. Kulinarna akcja Przyłęgowskie naleśnikowanie wzbudziła duże zainteresowanie i to nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Teraz żeśmy urządzili taki cykl Przyłęgowskie naleśnikowanie. Jak widzicie, dzieci tutaj tak samo zrobiły sobie same naleśniki, odmierzały wszystkie składniki, piekły, później wspólnie jadły. To nie była ostatnia wspólna inicjatywa mieszkańców Przyłęgowa. Uruchomiliśmy świetlicę środowiskową, która ma miejsce w mniejszej świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie. Świetlica jest 2 razy w tygodniu, po 3 godziny. Dzieci przychodzą, uczą się zabawy wspólnej, uczą się również rozwiązywania zadań. Są gry, są wyświetlane filmy dla tych dzieci. Dzięki pomocy gminy mamy jakby urządzoną tą świetlicę. Jest dywanik, jest dla dzieci, jest termos na herbatkę, jest również czajnik bezprzewodowy. Także świetlica zaczyna żyć pełnią życia. W planach są kolejne akcje, które mają zachęcić mieszkańców do wspólnej integracji.